Księga Rodzaju. Rozdział 32. Gdy zaś Jakub pozostał sam jeden, ktoś zmagał się z nim aż do wschodu jutrzenki, a widząc, że nie może go pokonać, dotknął jego stawu biodrowego i wywechnął Jakubowi ten staw podczas zmagania się z nim. A wreszcie rzekł: puść mnie, bo już wschodzi zorza. Nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. Jakie masz imię? Jakub. Odtąd nie będziesz się zwał Jakub, lecz Izrael. Powalczyłeś z Bogiem i z ludźmi i zwyciężyłeś. Powiedz mi, proszę, jakie jest twoje imię? Czemu pytasz mnie o imię? I pobłogosławił go na owym miejscu. Jakub dał temu miejscu nazwę Penuel, mówiąc: mimo że widziałem Boga twarzą w twarz, jednak ocaliłem me życie. Słońce już wschodziło, gdy Jakub przechodził przez Penuel, utykając na nogę. Dlatego Izraelici nie jadają po dzień dzisiejszy ścięgna, które jest w stawie biodrowym, gdyż Jakub został porażony w staw biodrowy, w ścięgno biodra. Witam serdecznie na kanale Zakochany w Biblii, gdzie wspólnie zastanawiamy się nad tym, w jaki sposób możemy przestrzegać Boże przekazania w duchu i w prawdzie, bo Jezus nie zniósł prawa mojżeszowego, ale je wyniósł na poziom duchowy. Trzecie przekazanie Tory odnosi się w istocie do uznania ojcostwa duchowego patriarchy Jakuba Izraela. Dla niewtajemniczonych sprawa brzmi niewinnie, ale sami chrześcijanie nie doszli do porozumienia między sobą w tym zakresie. Jest to też kość niezgody między chrześcijanami i Żydami. Wszyscy chrześcijanie i Żydzi są zgodni co do tego, że chrześcijanie są synami Abrahama przez wiarę. Abraham miał dwóch pierwszych synów, Izmaela i Izaaka. Izaak stał się dziedzicem Bożej obietnicy, Izmael według mitologii jest ojcem Arabów, dzisiaj utożsamianych z islamistami. Izaak miał dwóch synów, Ezawa i Jakuba. Jakub stał się dziedzicem Bożej obietnicy, Ezaw stał się według rabinów symbolem wszelkiej nieprawości. Żydzi uważają siebie za dziedziców Jakuba, chrześcijanom przypisują pochodzenie od Ezawa, bo dziedziczą jego wady. Wydaje się, że chrześcijanie powinni swoim postępowaniem dążyć do zadawania kłamu takiej interpretacji. Powinni dążyć do udowodnienia Żydom, że sami są wierniejsi dziedzictwu Abrahamowemu. Niestety nie podążyli tym tropem i swoim lekceważeniem prawa Bożego oraz swoim antysemityzmem dają Żydom wszelkie powody do wierzenia w to, że na wzór Ezawa chrześcijanie gardzą dziedzictwem abrahamowym. Odrzucenie dziedzictwa jakubowego przez chrześcijan pociąga za sobą bardzo dużo niespójności. Bo jeśli Jezus jest synem Jakuba, a my jesteśmy braćmi Jezusa, czyż to nie czyni nas przebranymi dziećmi patriarchy Jakuba? Poza tym psalmy są modlitwą Izraela. Jeżeli Kościół nie jest członkiem Izraela, czy ma prawo używać psalmy jako swoją własną modlitwę? Najważniejsze przykazanie biblijne zaczyna się od słów: słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jedyny. Jeśli chrześcijanie nie są dziećmi Jakuba Izraela, czy mogą traktować to przykazanie jako własne? Moglibyśmy mnożyć trudności spowodowane przez odrzucenie dziedzictwa jakubowego, ale skupmy raczej naszą uwagę na Jezusie. Chrześcijanie głoszą, że są uczniami Jezusa i synami Abrahama. Ale czy to się potwierdza w ich czynach? Paradoksalnie swoim zachowaniem chrześcijanom
bliżej do faryzeuszy niż do Jezusa, bo nie pełnią czynów Abrahama. Wtedy powiedział Jezus do Żydów, którzy mu uwierzyli: jeżeli trwacie w nauce mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakże ty możesz mówić, wolni będziecie? Zaprawdę powiadam wam. Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze. Jeżeli więc syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie mnie zabić, bo nie ma w was miejsca dla mojej nauki. Co ja widziałem u mego ojca, to głoszę. Wy czynicie to, co usłyszeliście od waszego ojca. Ojcem naszym jest Abraham. Gdybyście byli dziećmi Abrahama, to dokonywalibyście czynów Abrahama. Teraz usiłujecie mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga. Tego Abraham nie czynił. Wy dokonujecie czynów ojca waszego. Myśmy się nie urodzili z nierządu. Jednego mamy ojca, Boga. Gdyby Bóg był waszym ojcem, to i mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem sam od siebie, lecz On mnie posłał. Dlaczego nie rozumiecie mojej mowy? Bo nie możecie słuchać mojej nauki. Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i nie wytrwał w prawdzie, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. A ponieważ ja mówię prawdę, dlatego mi nie wierzycie. Kto z was udowodni mi grzech? Jeżeli mówię prawdę, to dlaczego mi nie wierzycie? Kto jest z Boga, słów Bożych słucha. Wy dlatego nie słuchacie, że z Boga nie jesteście. Czyż niesłusznie mówimy, że jesteś Samarytaninem i że jesteś opętany przez złego ducha? Ja nie jestem opętany, ale czczę ojca mego, a wy mnie znieważacie. Ja nie szukam własnej chwały. Jest ktoś, kto jej szuka i osądza. Zaprawdę powiadam wam, jeśli ktoś zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki. Teraz wiemy, że jesteś opętany. Abraham umarł i prorocy, a ty mówisz, jeśli ktoś zachowa moją naukę, ten śmierci nie zazna na wieki. Czy ty jesteś większy od ojca naszego Abrahama, który przecież umarł i prorocy pomarli? Kimże ty siebie czynisz? Jeżeli ja sam siebie otaczam chwałą, chwała moja jest niczym, ale jest ojciec mój, co otacza mnie chwałą, o którym wy mówicie, jest naszym Bogiem, lecz wy go nie poznaliście. Ja go jednak znam. Gdybym powiedział, że go nie znam, byłbym podobnie jak wy kłamcą. Ale ja go znam i słowo jego zachowuję. Abraham, ojciec wasz, rozradował się z tego, że ujrzał mój dzień. Ujrzał go i ucieszył się. 50 lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś. Zaprawdę powiadam wam. Zanim Abraham stał się, ja jestem. Porwali więc kamienie, aby rzucić w niego. Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni. Bycie ochrzczonym nie wystarcza dla bycia uczniem Jezusa. Trzeba jeszcze zachowywać całą jego naukę. Jezus zarzucał faryzeuszom, że nie pełnią oni czynów Abrahama. Mianowicie nie zachowują Bożych przykazań w duchu i w prawdzie. Jakie czyny czynił Abraham? Posłuchajmy świadectwa Boga o Abrahamie. Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia takiego, jakie jest udziałem Twego potomstwa. Dlatego, że Abraham był mi posłuszny. Przestrzegał tego, co mu poleciłem. Moich nakazów, praw i pouczeń. Za co Bóg chwalił Abrahama? Za posłuszeństwo prawu Bożemu. Chrześcijanie mówią o sobie, że są synami Abrahama,
ale czy będą mogli otrzymać od Boga pochwałę, że zachowali Jego nakazów, praw i pouczeń? Wróćmy do patriarchy Jakuba, któremu zostało nadane imię Izraela od Boga. To imię otrzymał wtedy, kiedy wyrzekł się kłamstwa i podstępu, kiedy stał się człowiekiem prawym. Każdy człowiek prawy i bez podstępu staje się duchowym synem Jakuba Izraela. Właśnie za to Jezus pochwalił Natanaela. Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w prawie i prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Rzekł do niego Natanael: czy może być co dobrego z Nazaretu? Chodź i zobacz. Jezus ujrzał, jak Natanael podchodzi do niego i powiedział o nim: oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. W jaki sposób Jezus zdefiniował prawdziwego Izraelitę? Jako człowieka bez podstępu. Oby chrześcijanie chcieli być prawdziwymi Izraelitami. Oby udowodnili Żydom, że czasy mesjańskie już nadeszły. Ale po czym Żydzi poznają, że nadeszły czasy mesjańskie? Oni sprawdzają, czy spełniły się proroctwa mesjańskie, chociażby z Księgi Izajasza. Na przykład w drugim rozdziale Księgi Izajasza słyszymy taki opis czasów mesjańskich. Stanie się na końcu czasów, że góra świątyni pańskiej stać będzie mocno na szczycie gór i wystrzeli ponad pagórki. Wszystkie narody do niej popłyną. Mnogie ludy pójdą i rzekną: chodźcie, wstąpmy na górę pańską, do świątyni Boga Jakuba. Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego ścieżkami, bo prawo pochodzi z Syjonu i słowo Pańskie z Jeruzalem. On będzie rozjemcą pomiędzy ludami i sędzią dla licznych narodów. Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza. Nie będą się więcej zaprawiać do wojny. Chodźcie, domu Jakuba, postępujmy w światłości Pańskiej. W czasach mesjańskich wszystkie ludy mają uznać ojcostwo Jakuba i radośnie przestrzegać prawo mojżeszowe. Czy te czasy mesjańskie już nadeszły, czy dopiero mają nadejść? Ezaw, jako przeciwieństwo Jakuba, nie szanował pamięci Abrahama i sprzedał swój przywilej pierworództwa za miskę soczewicy. Link powyżej. Chrześcijanie, kiedy jedzą ścięgna stawu biodrowego, dają świadectwo o tym, że nie szanują pamięci patriarchy Jakuba. Swoim zachowaniem utwierdzają Żydów w przekonaniu, że jesteśmy duchowymi dziećmi Ezawa. Obyśmy własnym życiem zadali kłam takiemu poglądowi. Zapraszam do dyskusji w komentarzach do filmu na YouTubie.